on już jest gotowy do jazdy. Jeżeli mam pantografy na sieci, bo trzeba oczywiście założyć, to wtedy włączamy ten przewodnik 600. Takimi możemy codziennie praktycznie dojechać do szkoły czy pracy i jest to naprawdę ciekawe zobaczyć, jak to wygląda z tej perspektywy kierowcy, gdzie my siedzimy tylko z tyłu, prawda? Na pewno jest dużo ciszej niż w zwykłym spalinowym autobusie. W dodatku często są nowocześniejsze. Urządzenie to wykorzystuje się, to jest odbierak, przekazuje prąd do silnika, do trolejbusu, nie? Czyli pantografy to my nazywamy. Czyli bez tego trolejbus nie pojedzie? Nie pojedzie bez tego. Trolejbus jest wyjątkowym pojazdem komunikacji publicznej. Jest to pojazd całkowicie zeroemisyjny. Energię do poruszania czerpie z sieci trakcji trolejbusowej, natomiast nowoczesne trolejbusy są tak skonstruowane, że mają w sobie duże zasobniki baterii, które pozwalają obsługiwać te dzielnice miasta, które trakcji trolejbusowej nie mają. Więc w porównaniu do tego, co było 40 lat temu, a tego, co jest dzisiaj, to są dwa różne światy. 40 lat pracy w TLT, ale jeszcze wcześniej zaczynałem karierę w komunikacji miejskiej w 1978 roku, 6 grudnia na tramwajkach jeździłem, na tramwajach w Katowicach. To trzeba lubić. No, jeżeli ktoś tego nie lubi, to nie ma nawet sensu tej pracy podjąć, bo współpraca z ludźmi jest bardzo trudna. Bo też człowiek dostaje po głowie i też trzeba być non-stop, jak to się mówi, uśmiechnięty, kulturalny, no bo i nie denerwować się przede wszystkim, bo tutaj jest pasażer, ale jest też ruch na mieście, znaczy się są inni użytkownicy drogi.